poświęcony jest prezentacji nowego wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka Bielawiana oraz promocji pierwszej książki tego wydawnictwa Sudecka Poezja i Proza 1. Witam przedstawicieli władzy naszego miasta. Witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, pana Leszka Stróżyka. Zastępcę burmistrza pana Mariusza Pacha. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Bielawy panią Jagiedę Majorę Jonas. Witam przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalnych, witam bibliotekarzy, a szczególnie miło i serdecznie witam autorów tekstów naszej pierwszej publikacji. Proszę Państwa, to jest pierwsza książka naszego wydawnictwa. Książka zawiera utwory zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, które wpłynęły na pierwszy konkurs literacki na utwór inspirowany fotografiami Bielawy. Konkurs został ogłoszony w 2012 roku przez rocznik Miejskiej Biblioteki Bielawiana oraz Gimnazjum nr 3 w Bielawie. Jest to pierwsza premierowa książka nowego wydawnictwa Biblioteka Bielawiana. Poproszę teraz doktora Rafała Brzezińskiego, redaktora wydawnictwa, o parę słów na temat pracy nad książką i na temat wydawnictwa. Proszę Państwa, redaktorem jestem tylko ja, ale także ten tomik redagował profesor Ryszard Waksmund, którego dzisiaj nie ma, ze względów zdrowotnych. Także brawa takie możemy teraz. Oczywiście przy takiej publikacji pracują ludzie. To są autorzy, którzy nadesłali swoje teksty, poezję i prozę, ale także ludzie, którzy robią taką książkę. Taką książkę robi kilka osób, czyli trzeba wyczytać i podziękować im za wkład. Przeczytam najpierw osoby, które pracowały nad korektą. To jest pani Jadwiga Stępień, proszę bardzo. Pani Urszula Gubych. I Anna Węclewska. Opracowanie graficzne, projekt i szata tej publikacji została stworzona przez panią Paulinę Wojciechowską-Cuda. Ten tytuł niżej będzie mówił w przyszłości, jakie będą kolejne tutaj tomiki, czy to wierszy, czy to tomiki prozy. A na pewno znajdą się tutaj poeci lokalni, bielawscy, którzy tworzą. Nierzadko jest tak, że tworzą do szuflady. My to ułatwimy, czyli wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Biblioteka Bielawiana. Nad taką publikacją troszeczkę czasu schodzi, żeby stworzyć ją. Pamiętam po konkursie w tamtym roku, na jesień. Jedna z mam dzieci, które uczestniczyły w tym konkursie, zapytała się mnie, czy coś takiego wyjdzie, czy byłaby szansa. Nie wiem, czy ta mama jest dzisiaj tutaj z nami, nie wiem, czy sobie przypomina. O, także tutaj, proszę bardzo, to jest ta pani, która troszeczkę sprowokowała mnie do tego, że wszystkie osoby, które tutaj występują, jak autorzy, jest ich 76, czyli ogromna liczba, wszystkie te osoby zostały docenione. Ja wszystkim autorom z tego miejsca bardzo dziękuję. Jest to często dla Was debiut, pierwszy debiut literacki. Gratuluję Wam tego, że zaistnieliście i dla Was jest to wielka rzecz. Z tym już idziecie na całą Polskę, także serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Wykonaniu pana Zbyszka Zająca, aktora grupy teatralnej Bielarte oraz teatru Od Dzisiaj. Natalia Pompa, historia bielawskich słów. Nazywam się Kelm. Jestem jednym z cyrkowych słoni. Lubię życie w naszym namiocie, bowiem
jest bardzo wesoły. Razem ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy są takimi samymi zwierzętami jak ja, bawimy się doskonale. Nasze występy przynoszą mi wiele emocji. Uwielbiam, kiedy idąc areną razem z moimi dreserami słyszę wielkie brawa. Nie chcę jednak opowiadać dziś o naszym cyrku. Mam wam bowiem do przekazania o wiele ciekawszą, jakże wesołą przygodę, jaka mi się przydarzyła w całym słoniowym życiu. Razem z naszą gromadą, klaunami, treserami, różnymi zwierzętami ruszyliśmy w trasę po całej Polsce. Byliśmy chyba w każdym mieście, które znajduje się w naszym kraju. Najlepiej jednak zapamiętałem Bielawę. Thank you.